3, 4. Siemanko, z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Natalia, moja kochana dziewczyna, która podobno się nie stresuje, nie wiem jak to jest naprawdę. I witamy was dzisiaj w nieco innym materiale, dzisiaj taka trochę odskocznia od trików, od mobilnego grania. Bo dzisiaj zrobimy dla was challenge. Jak się Natalia ten challenge nazywa? Szalona spłuczka. Challenge. Jeżeli, moi drodzy, pamiętacie Pie Face Challenge, czyli ten challenge z bitą śmietaną, to dzisiejszy challenge będzie tak jakby nową odsłoną Pie Face'a, bo jest to challenge, tak jak wspomnieliśmy, zatytułowany Szalona Spłuczka Challenge od tego samego twórcy i generalnie polega praktycznie na tym samym. Polega to na tym, że kręcimy tutaj papierem toaletowym. I wtedy, w zależności od tego, jaka tutaj cyfra nam się pojawi, od 1 do 3, musimy nacisnąć spłuczkę. Jak widzicie, każde naciśnięcie spłuczki to jest odgłos, wy będziecie to doskonale słyszeli. No i jeżeli, może zdarzyć się tak, że naciskając spłuczkę, z kibelka pryśnie na nas woda. Ja wiem, że wy może nie będziecie tego widzieli, bo to jest taka mgiełka, to dosyć mocno pryska, ale to jest tylko taka mgiełka niewidoczna dla kamery, ale uwierzcie mi, że na pewno po naszej reakcji poznacie, że zostaliśmy oblani wodą. I to w sumie wszystko. Nie! Co jeszcze? Cytryna. A, jeszcze cytryna właśnie, zapomniałbym z moją sklerozą. Mamy tutaj jeszcze przygotowaną, uwaga, cytrynę i za każde opryśnięcie wody, poza tym, że zostaliśmy oblani zimną, lodowatą wodą, osoba, która została opryskana, będzie musiała jeszcze zjeść jeden kawałek mega kwaśnej cytryny. Także teraz to już chyba naprawdę wszystko, jeśli chodzi o zasady. Jak widzicie, wlewamy wodę, bo tutaj trzeba do środka wlać wodę, trochę się ulało, nic nie szkodzi. I zaczynamy. Teraz pytanie, kto pierwszy? W papier, kamień, nożyce. Dobra, w kapie, kamień, nożyce gramy. Kapie, kamień, nożyce gramy. Do jednego czy do trzech? Nie rób taki zęb. Okej, to gramy do jednego w kamień, papier, nożyce. Kto zaczyna? Uwaga, 3, 4. Ty. Oczywiście nie mogło zakończyć się inaczej, Citrox jak zwykle życiowy przegryw musi zaczynać. Jeżeli dzisiejszy film wam się spodoba, będziecie chcieli więcej challenge, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To co zrobiliście ostatnio w odcinku z ukrytymi funkcjami w Messengerze, to jest po prostu jakiś kosmos. Ja nawet nie będę tego komentował, bo nie ma po prostu na to słów. Bardzo dziękuję wam za wszystkie lajki, za wszystkie suby. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to teraz, klikając ten czerwony magiczny przycisk. Dzwonicie dzwoneczek, a ja tymczasem, moi drodzy, zaczynam, bo zaraz się zapowietrzę. Dobra, moi drodzy, czas zacząć dzisiejszy challenge. Uwaga, na pierwszy ogień obracamy papier. Mamy 3! Jest 3, niestety. Mamy 3 naciśnięcia spłuczki. No i zaczynamy. Natalia mówi, że wygadała i chyba faktycznie, ja też jej, jak ona będzie kręciła, też spróbuję wygadać. Uwaga, naciskamy. Raz. Jestem suchy. 2, dobra, udało się. Uwaga, jeszcze 1 raz. Zobaczymy, czy tym razem też mi się poszczęści. Jest. Nie ma. Okej, uwaga, Natalia kręci, kurde, tylko 2. Nie zdążyłem, specjalnie tak szybko zakręciłaś, żebym nie zdążył wygadać ci, ile ten. Ile będzie, czekaj, muszę sprawdzić, czy jest dobrze nacelowane, nie? Troszkę, o, dobra. Żeby nie było, że Natalia nie dostanie w twarz. No zaczynam, uwaga. Nie ma. Nie ma. Jest, 2 tylko. A, 2 masz, kurde, ja mówię, nie ma, liczę do 3. No niestety. Jak już patrzysz, no z nadzieją, dobra, że okay. Jeszcze raz. Moi drodzy, kibel już się niecierpliwi, cytrynki też tam powoli chcą zostać zjedzone, także uwaga, obkręcamy papier. 3. No ja pierdzielę, no dlaczego? Pierwszy raz ty masz pecha. No, dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Okej, uwaga. Raz. Patrz, nie leci. Teraz poleci. Teraz na bank. Poleci. Nie, jest. Za trzecim. Dobra, poleci. Za trzecim? Tak. Okej, uwaga, idę ostatni raz. Jest! Nie ma! Dobra, to teraz już na bank Natalii pryśnie, no chyba, że będzie miała 1. Uwaga, Natalia kręci rolką. 3! Dobra, mamy to, moi drodzy, także przygotujcie się na pierwsze chlapanie wody w dzisiejszym odcinku. Raz. 2. 3. Jest, poszło? Nie. Nie poszło? Nie. Dobra, mamy to, moi drodzy, także przygotujcie się na pierwsze chlapanie wody w dzisiejszym odcinku. A ja już chciałam, że trzecie pójdzie i tak zamknęłam oczy. Ja zaczynam powoli wątpić, czy to działa, ale testowaliśmy, wszystko śmigało tak, ładnie, tak. Nie? Także może na odcinku akurat. Nie, on po prostu czeka, żeby mnie ochlapać. No. To na bank. Dobra, uwaga. Obkręcam po raz kolejny papierem. Mamy 1. Nie no. Mam nadzieję, że będziesz miał takiego pecha i cię prysnie przy na bank. Jedynce. Jest! Nie ma! Okej, okay, kiba aż się prawie zamknął z wrażenia, dobra. Okej, okay, Natalia kręci po raz kolejny. 2. Uwaga. Raz. 2. Nie ma? Nie. On dalej czeka na ciebie. Nie, to jest po prostu ustawione. To wszystko jest ustawione. Ja nie wiem, Natalia, co ty z tym kiblem zrobiłaś, jak ty go zaczarowałaś, ale to jest wszystko niemożliwe. Wezmę się specjalnie blisko, żeby jak najwięcej wody na mnie poleciało. Uwaga. Raz. Nie ma. Ty zamykasz prawie tym kiblem. No. Ty się boisz, że cię trafi. No, ja już zamykam oczy specjalnie, bo to ja wiem, że to po prostu pryśnie w końcu. O! No i musiało się tak właśnie, oj drodzy, zdarzyć. Okej, okay. Jakoś niewiele poleciało tej wody, bo jeszcze chyba za mało się tam dostało, także kolejna osoba będzie miała gorzej.
Ale moi drodzy, za karę biorę cytrynkę. Wezmę taki spory kawałek, nie wiem czy będziecie widzieli. Wydaje mi się, że chyba na nagraniu może to być słabo widoczne. Kwaśna, co? Chyba? Chyba tak. Chyba bardzo, co? A, dobra. Chyba tak mam sposób na jedzenie cytryny, ale ci nie powiem. Po nagraniu mogę ci co najwyżej zdradzić. Powiedzieć. Dobra. No, uwaga, Natalia, kręci trzy. Mamy to. Teraz już chyba bliżej. Weź twarz bliżej, żeby nie było, no. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. No nie wierzę. No nie wierzę, nie wierzę. Nie kibel za to lubi, ale normalny, bo często tam chodzę, może dlatego ten kibel chce się na mnie zemścić. No dobra, kręcimy rolką, uwaga. Trzy pociągnięcia. Jest, jest. Ja tak po prostu ciągnę tą rączkę, że zamykasz klapę, no. Zamykam klapę i że zaraz wyrwę ją normalnie. No dobra, Natalia, kolejna rundka. Okej, okay, mamy trzy, jest szansa, jest nadzieja, uwaga. Ooo, ale jak poleciało, widzieliście? Znaczy, może nie widzieliście, bo to taka mgiełka, ale mocno. No. O Jezu, weź, wytrzyj się, cała mokra jesteś. No, także Natalia, w nagrodę jeszcze cytrynkę, proszę bardzo, poczęstuj się, masz do wyboru. To ja biorę mniejszy, bo mnie bardziej woda chlapała. No dobra, niech tak będzie, weź mniejszy, bo cię bardziej woda chlapała, okej. Okay. Uwaga. O, od razu połknęłaś prawie, szybko ten, ale to jest dobra. A jaka kwaśna, no, mega jest kwaśna. Dobra, moi drodzy, no to co mamy? Jak na razie 1 do 1, gramy do 3 punktów. Osoba, która po raz trzeci zostanie odchlapana, czekaj, przegrywa. Po ten. Bo mi tak mówią, że nie mogę, chcę się wyczyć. Dobra, wytrzyj się, no bo to... Ale mi prysnęło. Tak, mi nie prysnęło aż tak, bo u mnie jeszcze ta woda nie doleciała tam. No. Nie wciągnęło jej tak, no. Także ja miałem o tyle dobrze. Okej, okay, dobra, uwaga, kręcimy papierem toaletowym, proszę bardzo. A, dwa, lajtowo. Okej. Okay. Dwa szybkie. Ale jaki pewny byłeś. Dwa szybkie poszły. Dobra, teraz Natalia. Ja już nie mogę doczekać, aż ciebie ochlapię. No tak, na granicy. Ale bardziej trzy. Niestety. Bardziej trzy. No uwaga, raz, dwa, trzy. Kurde. Tu nie ma znaczenia. Jakby ktoś się zastanawiał, czy jest znaczenie, czy będziemy szybko tą spłuczkę ciągnęli, czy wolno, to raczej nie ma większego znaczenia. Ale myślę, że teraz chyba czas na mnie. Mam nadzieję, że będziesz miał trzy. Jest! Ty skończ mówić, skończ krakać po prostu. Co Natalia powie, to się dzieje? Mówi, to teraz cię mam nadzieję, że będziesz miała trzy. Nie, trzy. No, ochlapię cię za drugim razem. Tak? No. Dobra, uwaga. Dobra, pomyliłam się, ale... No pomyliłaś się, ale ochlapało cię, ochlapało cię. Ochlapało mnie. Tak. O Jezu, mogę wymienić? Nie, już dotknąłeś, to już za późno. Nie ruszacie to? Nie ruszyło mnie to. Dobra. Okej, okay, Natalia kręci dwa. Po raz kolejny. Dwa. Raz. Dwa. Dobra, żeby nie było, mamy na razie 2-1 dla ciebie jakby, bo ja przegrywam, tak? No, ja wygrywam. Czyli ja dwa razy zostałem chlapany, Natalia zaraz jeden raz. Uwaga, dwa. Dobra. Raz. Dwa. Jeszcze raz. Dwa. Świnia. Dobra, jeszcze raz. Nie! Okej, okay, dwa. O, no o co chodzi? No nie! Przegrałem już? No. To już trzeci raz był? No. Ja pierdzielę, dobra, jeszcze cytrynka. Teraz ja? Z tego, co wcześniej mówiliśmy, wynika, że dzisiejszy odcinek powinien właśnie się zakończyć, ale to jeszcze nie koniec, bo oczywiście nie mogę Natalii dać tak łatwo wygrać z taką satysfakcją, że została ochlapana tylko jeden raz. I dzisiejszy challenge powiększymy o jeszcze jedną zabawkę. Nie wiem, czy domyślacie się, o co chodzi, ale jeżeli nie, to uwaga, uwaga, już wam pokazuję. Dokładnie, Pie Face Challenge, Natalia, możesz tutaj poskładać, ja w tym czasie wezmę... O, Jezu, bitą śmietanę. Okej, rozkładamy, to proszę bardzo, zagramy sobie w Pie Face Challenge, bo jeszcze na odcinku w to nie graliśmy. To już pewnie zna każdy, tego zasad chyba nawet nie trzeba tłumaczyć, co Pie Face Challenge'a. Spróbujemy zagrać, zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało. Tą stroną. Tak, tą stroną, dokładnie, dobra. W międzyczasie rozkładając te wszystkie zabawki, wpadliśmy na bardzo fajny pomysł. Natalia będzie naciskała spłuczkę, ja będę kręcił, proszę bardzo, tą rączką i pierwsza osoba, która albo zostanie ochlapana wodą, albo która dostanie bitą śmietaną na twarz, po prostu przegrywa. I je cytrynę. I je cytrynę? Tak. Dobra, i je cytrynę, niech będzie. Dobra, Natalia mi nakłada bitej śmietany, coś czuję, że to będzie jej tyle, że się chyba... Nie zmieści? Nie, w sumie nie jest aż tak tragicznie, okej. Okay. Ja już, się przygotowuję i możemy zacząć dalej. Jak będziesz gotowa, to mów i na 3-4 kręcimy. Kręcimy po jednym razie, dobra? Ale ja muszę w dół, nie tak, kręcić. Ty w dół, ja kręcę. Dobra, uwaga moi drodzy, gotowi? Zobaczymy, kto będzie pierwszy miał karę na twarzy. 3-4. Okej, okay, dobra. Jak na razie się udało, uwaga. 3-4.
Przykro ja mi, prostu, ale masz jakiegoś pecha dzisiaj. Ja po prostu jestem kurde życiowym przegrywem, no. To jest jakaś masakra, widzicie? Chcesz ręczniczek? Nie, ja sobie zjem to. Smacznego. Nie, wiesz co? Nie, wiesz co? Jednak daj, bo chyba... Czekaj. Chyba nie sięgniesz. Skojarzyłeś się z tym odkurzaczem z Teletubbiesów. Okej, okay, oczywiście musiałem przegrać, także jeszcze nie udało mi się Natalii tutaj zagiąć, ale teraz wymieniamy się. Ale jeszcze cytryna. Ja biorę kibel, kurde, myślałem, że zapomniałaś. No właśnie widziałam, że już miałeś taką nadzieję. No dobra, niech ci będzie. Okej, okay, uwaga. Biorę cytrynkę, żeby nie było. Ona już jakoś... Nie robi wrażenia. Nie robi na mnie. Specjalnego wrażenia. No dobra. No, teraz ja, uwaga. Dajemy Natalii tej bitej śmietany. Co najmniej nie mniej niż mi. No ej! Spadnie. Nie. Spadnie. Trzyma się. Spadnie. Trzyma się, dobra. Spadnie. Trzyma się. Tak, ja muszę... Kurde. 3, 4. To jest dobra. 3, 4. Czekaj, wezmę grzywkę. Dobra. Dawaj. Jesteś gotowa? Tak. 3, 4. Okej. Okay. Tu nie oszukuj. No, 3, 4. Uwaga, 3, 4. No nie! No to jest niemożliwe, no! Jezu! Wszystkie w dupie trzy przegrałem. Jezu! Smacznego. Dobra, moi drodzy. No niestety, jakbym nie próbował, to Natalii i tak nie da mi się dzisiaj chyba za te zwycięstwa ze mną ukarać. Mam nadzieję, że ten film, który dzisiaj dla was nagraliśmy, wam się spodobał. Zaraz spadnie bita śmietana, ale to nic. Jeżeli było fajnie, jeżeli wam się podobało, zostawcie proszę łapeczkę w górę, wbijajcie do nas na Instagramy, nie? Tak. To przede wszystkim. Wbijajcie na Instagramy, link do Natalii Instagrama i mojego jest oczywiście podany w opisie. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, klikając w tą oto ikonkę gdzieś tutaj. Tutaj macie jeden film, tutaj macie drugi, jakby jeszcze było wam mało. My tymczasem dziękujemy wam bardzo za uwagę, życzymy wam wszystkim udanego dnia, tygodnia, weekendu. I teraz co powinienem powiedzieć? W zależności od tego, kiedy to oglądacie, bo kończy mi się czas. Trzymajcie się, do zobaczenia, już wkrótce w kolejnym odcinku. Pa!